Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego spotkał się dziś w Urzędzie Miasta z lokalnymi mediami podczas briefingu prasowego, na którym zostały poruszone ważne dla miasta kwestie. Pierwsza dotyczyła powstania w Ostrowcu Świętokrzyskim nowej jednostki, czyli Centrum Usług Wspólnych. To nie jest tak, że my od tygodnia zaczęliśmy pracować nad tym. Zespół pracuje od paru miesięcy. Myśl u mnie też dojrzewała dość długi czas, więc cały czas gdzieś konsultowaliśmy się z samorządami, gdzie takie centra powstały już wiele lat temu. Ten benchmarking, takie porównywanie się, co byśmy mogli, dobre praktyki przenieść, również były wizyty studyjne, była praca przede wszystkim radców prawnych, osób merytorycznych i stąd też skłonienie mnie do tego, żebym też taką uchwałę poddał pod dyskusję i też pod głosowanie na najbliższej sesji. Kolejny temat dotyczył bezpłatnych przejazdów i obniżenia wieku od 70 do 75 lat dla pasażerów korzystających z przejazdów MZK. Takie wyjście naprzeciw właśnie naszym mieszkańcom, naszym seniorom, gdzie też właśnie jestem przekonany, że nasi radni w poniedziałek będą głosowali za i jeżeli tak też się stanie, także właśnie będzie, że od 70 roku życia nasi mieszkańcy będą mogli bezpłatnie korzystać z Miejskiego Zakładu Komunikacji. Na poniedziałkowej sesji 21 października radni zajmą się również projektem uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o cofnięcie wniosku skierowanego do wojewody świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9, odcinek Rutka-Jacentów. Ten odcinek, który w tej chwili jest procedowany i czeka u wojewody na podpisanie tak zwanego ZRID-u, nic nam nie daje, drodzy Państwo, ponieważ z której strony byśmy z Ostrowca nie wyjeżdżali, te węzły tak są skonstruowane, że i tak przez cały Ostrowiec musimy przejechać, żeby dostać się do czegoś, co donikąd prowadzi praktycznie, bo w miejscowości Rutka się kończy i w miejscowości Jacentów się kończy. Podczas piątkowego briefingu prasowego prezydent poinformował również o remoncie kładki dla pieszych przy nowo wybudowanym moście przez Kamienną w ciągu drogi wojewódzkiej 754. To jest 74 metry długości tej kładki, 3 metry szerokości. Będzie to ciąg pieszojezdny, czyli dalszy ciąg ścieżki rowerowej, połączony razem z ciągiem pieszym. Przede wszystkim wymiana na obiekcie nawierzchni, wymiana balustrad na obiekcie, tak żeby pasował oczywiście do całego wystroju. Do wszystkich tematów będziemy powracać w kolejnych wydaniach Telefaktów.